To dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach. I nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj książka pod tytułem Wielka Księga Wody. Od kropli deszczu po niszczycielskie tsunami. Od wydawcy Kropka. Cześć Stasiu. Hej. Dobra, opowiedz trochę o tej wodzie, tej książce i w ogóle całym tym zjawisku hydrologicznym. No, książka opowiada o wodzie. Mamy tutaj dużo ciekawostek. Mamy tutaj opowiedziane, jak na przykład dbać o wodę, jak jest oczyszczana woda, jaka woda jest zdatna do picia, ile, jaki ślad wodny ma co, ile zużywamy dziennie wody. No wszystko. Wszystko. Taka w zasadzie krótka encyklopedia dla dzieciaków, żeby zapoznały się z tą tajemniczą chemiczną substancją. No tak. Nie ma koloru, nie ma zapachu, a bez niej nie da się żyć. No tak. Taki niezbędnik. Sam człowiek, 60% wody zdaje się, nie? No. Bez jedzenia da się wytrzymać. Bez wody natomiast, no nie za bardzo. Co to są wody gruntowe? Weź ty mi wytłumacz. Wody gruntowe to są takie wody, które płyną pod ziemią i w takich malutkich kanalikach i naprawdę bardzo, bardzo wolno się poruszają niektóre. Nawet niektóre wieki muszą tam przemierzać tą drogę pod ziemią, żeby trafić do jakiejś rzeki, do jakiegoś morza, oceanu czy innych takich zbiorników większych wodnych. Więc naprawdę to długa taka podróż. No tak, tutaj jest wszystko w zasadzie o znaczeniu wody dla rolnictwa, dla przemysłu i tak dalej. No bez wody nie byłoby takiego podstawowego jedzenia, jak na przykład mięso czy ubrania, o czym sobie często nie zdajemy sprawy. A powiedz mi, które z tych tematów były dla ciebie najbardziej takie ekscytujące, może zaskakujące? No ja lubię, znaczy mi się podobał, podobał mi się temat tsunami, ja w ogóle tak, nie wiem dlaczego, ale lubię. No dobra, no i co to jest to tsunami, ty weź mi wytłumacz. Tsunami to jest taka ogromna, gigantyczna fala, no i to nie jest taka jakaś fala, co tam surferzy sobie po niej popływają, tylko to jest taka, co zalewa nawet miasta, jakieś wioski. Domy porwiewa ze sobą, budynki. No właśnie, bardzo niszczycielska. Porusza się mega, mega szybko. Ściana wody po prostu. No i niszczy wszystko na swojej drodze, jak mówisz. A rejony występowania tego tsunami, to gdzie najczęściej? Jak ci się wydaje? Takie Japonia, kawałek Chin, trochę Ameryki Północnej i Południowej. Indie też chyba, nie? Indii też, tam mały kawałek. No też jest to ryzyko w Afryce, w Australii całej i Oceanii. No i też nie na takim małym skrawku Ameryki. Alaski konkretnie, Alaska, nie? Tak, no też. No tak, tsunami, ale to jest akurat tak bardzo ta niszczycielski żywioł. A w takich pozytywnych rzeczach woda do czego może nam służyć? Na pewno do życia codziennego, do wanny, do kranu, do prysznica, do toalety, spłukiwania, do picia na pewno. To przede wszystkim. No tak. No i żeby też tworzyć energię z wody, można tworzyć energię wodną, nie tylko to trzeba takich dużych nurtów. Oczywiście, a powiedz mi, pływanie to rzecz fajna w wodzie? Tak, ciekawa, znaczy no fajne przeżycie. Ja lubię pływać i no miło jest tak sobie popływać. Tak, woda jest zdecydowanie fajnym pomysłem na spędzanie czasu. A powiedz mi, dlaczego trzeba pić wodę? Trzeba pić wodę, żeby mieć zdrowe zęby. Zdrowej kości, no mózg też trzeba, wątroby, nerki, serce, płuca, no i w krwi też się znajduje woda i to nie tak mało, bo 90%. A widzisz, czyli jestem nośnikiem tych wszystkich substancji.
No tak. Dokładnie. No bardzo dużo można się dowiedzieć z tej książki. Bardzo fajnie, edukacyjnie to wygląda. A jak ci się podobają w środku ilustracje, tekst? Jak to wygląda? Czy to jest spójne? Mi się podoba, to jest spójne, bardzo ładne ilustracje. Zaciekawia naprawdę do odkrywania. Mamy tutaj też w tej książce parę zadań do dzieła. Jakieś eksperymenty możemy tutaj sobie porobić. I dużo dowiedzieć się też o wodzie. Otóż to, kolorowe, fajne, jak mówisz, te ilustracje, eksperymenty dla dzieciaków. Cała masa takich ciekawostek, które zachęcają do tego, żeby się trochę o tej wodzie więcej dowiedzieć. No a powiedz mi, klimat deszczowy, bo takie też zagadnienie się pojawia w książce. Czyli co, tam w tym klimacie non stop deszcz pada, czy jak? To są lasy deszczowe i w nich no prawie co, zawsze pada deszcz. Mamy też w niej opisane o Amazonce, o tym, jak sobie niektóre mniejsze rośliny radzą. Na przykład bromelia układa sobie liście w takie małe, no, że tak wazoniki powiem. I tak bierze tam stamtąd wodę i ją przechowuje na czas jakiejś suszy czy jakiegoś takiego miesiąca okresu suszy. Bo te mniejsze rośliny muszą sobie radzić, no bo te większe zakrywają całe niebo i po prostu nie dochodzi do nich deszcz. Otóż to. No i zwierzęta również fantastycznie sobie potrafiły się dostosować do warunków klimatycznych. No na przykład kwestie takich zwierząt, które żyją na pustyni, nie? Tak, mamy tutaj dużo zwierząt, jak na przykład wielbłąd się przystosowuje. No jeśli ktoś jeszcze nie wie, no to wielbłąd wcale nie przechowuje wody w garbach, bo tam przechowuje tłuszcz, a wodę przechowuje, no nie powiem gdzie, trzeba sobie samą przeczytać. Haha, zachęciłeś. dobra, natomiast cały ten ekosystem Ziemi tak stworzony niesamowicie, że każda najdrobniejsza rzecz, tak jak mówisz, od rośliny, przez zwierzęta, poprzez ludzi, potrafi się dostosowywać i czerpać tę wodę. Niesamowite jest to stworzenie tego świata. No i ta woda, która jest nam niezbędna, a powiedz mi, czy oszczędzanie wody to rzecz ważna? Bo tutaj też jest ten temat poruszony. Oszczędzanie wody to ważna rzecz, no ale też nie przesadnie, no bo ludzie czasami tak chcą oszczędzać tą wodę, że właśnie trochę przesadzają z tym. No na przykład ja oszczędzam wodę, tak uważam, przez to, że na przykład zakręcam kran, jak nakładam sobie pastę do zębów, żeby się ciągle nie lała, albo jak się nakładam płyn na przykład żel na włosy, jak sobie się myję, jak szamponem, no to też zakręcam wtedy prysznic, żeby się nie lała niepotrzebnie woda. Więc no to takie proste sposoby, ale no pomagają bardzo przyrodzie. Jesteś bardzo odpowiedzialny. No tak, no nie śmiej się, no taka jest prawda. Wiele ludzi, wiesz, znam takich, którzy nie leją tą wodę na potęgę i mówią, ta Polska nie Afryka, nie wyschniemy, nie? To nie o to chodzi w tym wszystkim. Bardzo ciekawa książka, bardzo dużo informacji, ciekawostek, tak jak mówisz, kolorowo, przystępnie. Sam raz dla dzieci. Uważam, że tak, że dla dzieci można się bardzo dużo dowiedzieć nowych rzeczy o wodzie, jeśli się jeszcze nie wie, że na przykład, jeżeli się tylko wie, że woda jest płynem i może się zmienić w lód albo w parę, no to naprawdę ta książka jest dla tych osób i dla wszystkich, żeby się czegoś tam dowiedzieć, jakieś fakty, ciekawostki, no takie dla każdego.
Oczywiście. Dzieci mają głos. My wody nie lejemy, tylko mówimy fakty. Super. Dzięki, Stasiu. W takim razie trzymaj się ciepło i dziękuję ci za wywiad. Proszę bardzo. Pa.